Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to jest niezła chucpa, jak to mówią starozakonni. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dlaczego chucpa? No chucpa dlatego, że Hunter Biden, czyli syn prezydenta Stanów Zjednoczonych, sprzedaje obrazy. Sprzedaje obrazy. No i co jest w tym dziwnego, że sprzedaje obrazy? No Hunter Biden, no to jest taki sama charakter jak jego ojciec. Joe Biden, on tam działkę przez ostatnie 50 lat, no to on po prostu bierze pieniądze od wszystkiego, co tylko można ukraść naokoło. Hunter Biden miał pensję z Gazpromu, nie z Gazpromu, z jakiejś tam ukraińskiej czy kompanii. W sumie to i Kwaśniewski tam dostawał chyba 20, 30, 40 tysięcy dolarów miesięcznie za bycie board of directors, czyli jednym z tych dyrektorów. No Hunter Biden też tam był. No i on tam wyrwał około miliona dolarów na rok. No, Joe Biden wygląda na to, że jego komisowe to była dziesięcina, 10%, a w innych wypadkach jeszcze więcej. Także bandycka w zasadzie rodzina, całe jedno wielkie oszukaństwo. Joe Biden, jak szedł do polityki 50 lat temu, no to on miał tam ze 30 lat, koło 30, no i on powiedział jednemu z tych polityków, że w zasadzie to powinno być ograniczenie kadencji i ograniczony wiek. I on to mówił do 62-latka. On teraz jest 50 lat w polityce, ma 77 czy 78 lat, jest prezydentem. No ale przez całe 50 lat on w życiu nie zaznał uczciwej pracy, nieustannie był w polityce, ślizgał się zawsze tylko szedł z wiatrem. No a teraz na dzień dzisiejszy to tylko wychodzi, czyta z kartki, co mu powiedzą. Pytań nikt nie może zadać, on nie odpowiada na żadne pytania. Czasami to mu się wymsknie, że będzie opieprzony za to, jeżeli się zatrzyma i zacznie odpowiadać. Także to jest jeden wielki cyrk. No, a jeszcze większym cyrkiem jest właśnie Hunter Biden, który miał sprzedawać zaczynając od września obrazy. No i te obrazy były wycenione na 75 do 50 tysięcy dolarów. Do 50 tysięcy dolarów w galerii w Nowym Jorku, zawodowy taki handlarz obrazami, sztuką, George Burgess właśnie powiedział, że będzie miał dwie prywatne wystawy, dwie prywatne ekshibicje i będą właśnie ceny od 65 do 500 tysięcy. No, ten człowiek Burgess dostanie już w zasadzie drugi list, no i od kogo? No, oczywiście nie od demokraty, oczywiście od republikanina, konserwatysty, który jest w komitecie Izby Reprezentantów, no, sprawdzającej właśnie tego rodzaju sytuacje. Także James Comer chce sprawdzić, co to się tam stało, jak to się stało, żeby to było możliwe, żeby syn prezydenta sprzedawał obrazy. No bo każdy normalny może się zastanowić, aha, no to jak ktoś kupi sobie za 500 tysięcy obraz, no to tam przyjdzie i mrugnie okiem i powie, słuchaj, niech twój tato w białym domu zrobi to czy tamto, tak? No, Hunter Biden jest znany, no to jest po prostu jakaś nieudacznik. On ma dziecko z jakąś taką, z prostytutką w sumie. Był zaaresztowany za kokainę. Odszedł w samochodzie, no to stracił przytomność. Stracił jakiś pistolet. Ten cała afera z tym jego komputerem. Poszedł, żeby zreperować, oddał do reparacji komputer. Nie zapłacił takiego minimum, tam 150 dolarów czy coś mógł zapłacić jako taki zadatek.
nie zapłacił nic, nie odebrał w ciągu tam 30 czy 60 dni, to wszystko przepadło. Także to wielki jeden taki no wstyd, jako człowiek, ale jego ojciec zawsze go ratuje, cała ta mafia Bidenowa, tak jak mafia Clintonowa, po prostu działają w tej polityce, no i ludzie ich wybierają, demokraci ich przepuszczają, przepychają. 2023 w styczniu wszystko się zmieni, no bo w listopadzie 2022, czyli jeszcze 14 miesięcy, to wszystko po prostu walec przejdzie przez tych socjalistów, komunistów, demokratów, no ale co szkody narobią, to narobią. No i ten James Comer z tego Komitetu Izby Reprezentantów, Republikanie, wysłał już drugi list do tego dealera, do tego handlarza obrazami. No i się spytał, o co to wszystko dzieje, bo oni się dogadali z Białym Domem. Biały Dom napisał takie w zasadzie etyczne przepisy, regulacje ustanowili, co to ma być tam, no ale wszyscy wiedzą, że każdy będzie starał się kupić to i mieć ten wpływ. No Biały Dom, czyli Joe Beijing Biden, no i z całą jakąś taką grupą napisali, czy rozkazali temu dealerowi, handlarzowi sztuki, powiedzieli mu, że nie może akceptować, jeżeli będzie aukcja, no to nie będzie akceptował jakieś nadzwyczajnie wielkie ceny. Także jeżeli ktoś zaoferuje tam milion, 2 miliony albo 3, no to on ma zdecydowanie powiedzieć nie sprzedajemy za 500 jest najwięcej. To banda debili, tak? Hunter Biden, doradcy Joe Bidena, wszyscy naokoło, no ten handlarz tak samo. No i ten republikanin, konserwatysta z tej komisji Izby Reprezentantów, no to właśnie napisał do tego dealera, mówi, że on będzie jedyny, który może jakoś tam zobaczyć, kto ma uczciwe zamiary, a kto ma nieuczciwe, no i jakieś wyeliminować podejrzanych nabywców. No to jest no nie do zaakceptowania, tak? Tak jak normalny człowiek się zastanowi, to czy naprawdę oni wszyscy są wariatami? No przecież wiadomo, że Hunter Biden nie będzie sprzedawał żadnych obrazów za 3 lata, kiedy jego ojca nie będzie już w Białym Domu. No i teraz te obrazy to mają jedyną wartość, jeżeli ojciec jest w domu, jest prezydentem, no a jest tam jak wsadzić łapówkę. No dużo polityków, Barack Obama, Cuomo z Nowego Jorku, Clinton, no to jak te bandziory robią forsę, no to robią forsę w ten sposób, że dostają 2, 3, 5 milionów zadatku na sprzedaż książki, no i tą książkę pisze jakiś taki autor z tyłu, bez nazwiska, piszą jakieś takie pierdoły, drukują powiedzmy 5 czy 10 tysięcy tych książek, z których jest sprzedane 1 czy 2, no a 5 milionów zostaje. Po prostu jest to taka oficjalna, czysta, czyściutka, bardzo czyściutka łapówka. No i ci politycy robią to, co robią. Także i Clinton, i Barack Obama, i Cuomo, no bardzo dużo tych komunistów amerykańskich w ten sposób dostaje łapówki. Hunter troszeczkę chyba przesadził, no bo jakby zaczął pisać książkę, no to jakaś publikacja, jakieś wydawnictwo by przekazało mu te pieniądze, nie byłoby to takie nachalne. No a teraz to jest tak bezczelne, że to po prostu jest nieprawdopodobne. No i jedną z tych roboty, którą ma wykonywać ta komisja, no to właśnie musi patrzeć na jak takiego rodzaju są sprawy załatwiane. No i oni chcą się dowiedzieć, jaki był przewodnik, jakie jakieś było
etyczne ustawienie tego wszystkiego w połączeniu z Białym Domem, no bo tutaj wszyscy normalni widzą, że jest jakiś taki konflikt, tak? Także to te wszystkie dokumenty i komunikacja z ludźmi, którzy ustanawiali te ceny wyjściowe, no 75 tysięcy do 500, no to jest makabra, szczególnie, że te obrazy, które są dostępne na internecie, no to są bohomazy, to są po prostu hotelowe pierdoły, jakieś takie wydruki, to on bierze jakąś taką rurkę i dmucha jakieś atramenty, nie atramenty farby. Dziecko albo pies chyba by to lepiej namalował, a nie dostałby złamanego grosza. No i ten senator, reprezentant republikański, no chce wiedzieć, kto to ma kupować, no bo Biały Dom, no to powiedział, że Biden nie będzie wiedział, kto to kupi, nie będzie wiedział nikt, kto to kupi, tylko będzie sprzedawane. No, trudne do uwierzenia. Ten kongresmen, no to chce po prostu wiedzieć, kto to kupuje. Także Biden ma nie wiedzieć, kto to kupuje, niby mówią, że nie będzie wiedział, że tylko ten właściciel galerii będzie wiedział, no ale to wszystko ma, nie ma sensu. Partia Republikańska nie ma w sumie żadnego podstaw prawnych, nawet pomimo, że to jest drugi list, nie ma podstaw prawnych, żeby zmusić tego właściciela galerii do tego, żeby on to powiedział. Demokraci, no też, demokraci też nie biegną do tego, żeby cokolwiek poruszyć przy tej sprzedaży tych obrazów, no ale to się nie ustanie. No bo kto może przyszykowywać 500 tysięcy po cichu na kupowanie tego obrazu i na przelew do Huntera konta? Czy ktoś sprawdza tą aukcję, te propozycje? Czy anonimowość będzie utrzymana? No, czy Ruscy prędzej czy później nie zaczną rozsiewać jakiejś dysinformacji, kto kupił i dlaczego? No i będą ludzie się chyba zaczną się tłumaczyć, że nie kupili. No, także tej przejrzystości nie ma. Biden nie porusza tego tematu. Zawsze ma być ta przejrzystość, ma być ta uczciwość i to wszystko. No ale 2023 będzie po prostu zmiana. Będzie zmiana, no bo ludzie już mają dość. Ludzie już po prostu mają dość. Ameryka się nie zamieni w Wenezuelę, tak jak Wenezuela się zamieniła w Wenezuelę. Ameryka nie będzie dławiła się tak jak PRL przez kilkadziesiąt, 44 lata. W Ameryce raczej nie będzie braków żywności, nie będzie tylko ocet na półkach, mam nadzieję. No mam nadzieję, że ci środkowi demokraci, niewalnięci komuniści po prostu idą po rozum do głowy. Ameryka się szybko uczy teraz. No te 10% tego lewactwa, które zrobiło ten numer Ameryce, no to obudzi się bardzo szybko. Republikanie zaczną głosować więcej, no i połowa demokratów nie pójdzie za tymi lewakami. Tego rodzaju rzeczy po prostu, no nikt normalny, a sporo jest normalnych wśród demokratów, nie pozwoli na to. W czerwcu, kiedy był taki podcast, ktoś prowadził, no i zapytał się Huntera Bidena, co on uważa na tych wszystkich ludzi, którzy go krytykują za to, że te ceny na jego obrazy są tak nieprawdopodobne. No to on był dosyć bezczelny, no i wredny, i perfidny, i on powiedział, no co ja mam powiedzieć po tym, żeby się bali, no.
Tak, że to taka kultura syna prezydenta, który kompletnie nie ma szacunku dla nikogo. No i złodziejstwo na naszych oczach, Biden, no Biden to dużo powinien wyjaśniać, on nic nie wyjaśnia, także, że tego też tam nie wyjaśni, ale to jest jeden wstyd, to jest jeden wielki wstyd dla Ameryki. No, jedyna nadzieja, czy jedyna nagroda to będzie taka, że po prostu socjaliści zostaną zmiażdżeni za 14 miesięcy. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie czy w Polsce, w Niemczech, w Australii, w Nowej Zelandii, Anglii, Irlandii, gdziekolwiek jesteście, jeżeli macie prawo głosowania. Głosujcie na normalnych, nie głosujcie na lewaków. No niestety lewactwo opanowywuje coraz więcej, bo rozdaje coraz więcej, no budżetówka się rozwija. Ciężko to przeżyć. Ameryka też została opanowana tym marszem przez instytucje. No ale zobaczymy, czy wrócimy do normalności. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla socjalistów. No widzicie, co Biden, jaka jest jego bezczelność. Głosowaliście na niego, także głosowaliście na jego syna, także głosowaliście na te obrazy za 500 tysięcy, które będą kupowane przez, no nie wiadomo kogo, wiadomo tylko, że przez tych, którzy będą się starali coś uzyskać z Ameryki za taką bezczelną łapówkę. Zdrowia dla normalnych.